Witam Was, drodzy przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński i od pewnego czasu prowadzę taki cykl nauczań zatytułowany Z łaski przez wiarę. Dzisiaj mamy kolejny odcinek tego cyklu zatytułowany Nauczyciele wiary. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli w list do Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 7. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Ewangelię, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Widzimy tutaj słowo wodzów. Te słowo wodzów można w najprostszy sposób przetłumaczyć na mentorów. Tak, a więc jest napisane: pamiętajcie o mentorach waszych, ludziach, którzy wam głosili Słowo Boże. Czyli ludziach, którzy włożyli Słowo w was. Włożyli Słowo w was. I tutaj jest ciekawa rzecz, gdzie jest napisane Słowo, to jest Logos, czyli Słowo w formie praktycznej, którzy włożyli w was logos, czyli praktyczne słowo, coś praktycznego. Kim jest mentor? Mentor to nie jest ktoś, kogo tam sobie słuchasz po prostu, tylko mentor to jest ktoś, kto przynosi tobie praktyczne słowo od Boga. Praktyczne słowo od Boga. To jest twój mentor. Pamiętaj, to jest mentor. I tutaj jest napisane, aby rozpatrywać koniec ich życia. Ja więc to słowo rozpatrywać, znaczy patrzeć, rozmyślać, pojąć, uznać. A więc słowo rozpatrywać oznacza, że my mamy przyglądać się życiu naszych mentorów. Mamy przyglądać się całokształtowi ich życia. A więc widzimy już, że mentor to nie jest ktoś gdzieś tam, gdzieś poszedłeś i usłyszałeś słowo, tylko mentor to jest ktoś, to jest człowiek, którego życie możesz obserwować w jakiś sposób. A więc rozpatrując koniec ich życia, czyli wychodzenie, to jest ciekawe słowo, koniec ich życia, czyli wychodzenie z życia, mówimy tutaj o tym, w jaki sposób oni, ci ludzie, wychodzą z własnych głoszeń w sposób praktyczny. I to jest bardzo ważna sprawa, że wielu myśli, że tu chodzi o to, że to mamy czekać na to, aż oni tam umrą, ci mentorzy, i dopiero potem rozpatrywać coś. No jest to wierutna bzdura. Tu chodzi o to, że my, obserwując ich wychodzenie, czyli tak naprawdę praktyczne ich praktyczne funkcjonowanie na podstawie tego, co oni głoszą. Prawda? Mamy obserwować to, obserwować koniec ich życia. Życie tutaj jest, to słowo oznacza obracanie się, tryb życia, zachowanie się. A więc my obserwujemy u naszych mentorów, w jaki sposób oni wprowadzają w swoje życie to, co oni do nas głoszą. To jest bardzo ważne. I teraz, kiedy to wszystko się zgadza, ta nasza obserwacja, ona jest, ma w sobie taką zgodność, o czym za chwilę będę mówił, ma taką zgodność, czyli widzimy, że ten człowiek, który do naszego życia przynosi praktyczne słowo, on sam tym słowem żyje i na podstawie tego słowa odnosi różnorakie sukcesy, to teraz my mamy naśladować to. Mamy naśladować. To słowo naśladować to jest takie greckie słowo mimos, czyli przedstawiać, wyobrażać. My mamy zupełnie wchodzić w tą praktyczną sferę działania, którą widzimy u tych ludzi. Naśladujemy ich wiarę, czyli ich zaufanie, ich przekonania. Tak? Więc widzimy, że w ogóle, jeżeli chodzi o nauczycieli wiary, to musimy zrozumieć, że naszymi nauczycielami wiary są jacyś mentorzy,
czyli ludzie, których my sobie obraliśmy z inspiracji Ducha Świętego, którzy pojawili się w naszym życiu i my teraz też zaczynamy tych ludzi obserwować. To jest normalne. Ojców się obserwuje. Dlaczego się obserwuje? No bo chcemy być jak ci ojcowie, tak? Chcemy osiągać takie sukcesy jak ci ojcowie, więc no, obserwujemy tych ojców, ale obserwujemy ich z perspektywy tego, jak oni żyją w związku z tym, co oni głoszą. Jeżeli oni coś głoszą do nas, wkładają te rzeczy w nas, to my się przyglądamy im, czy oni tak żyją. W ten sposób, jeżeli my mamy zgodność w tym temacie, czyli oni tak żyją, jak do nas głoszą, to my wtedy w sposób śmiały zaczynamy naśladować ich różne formy życia. Naśladujemy je, bo są dobre formy, prawidłowe formy, to jest coś dobrego, tak? Naśladujemy to i to przynosi nam sukces, tak? A więc dalszy temat, Hebrajczyków 13:8 i 13:9. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam, nie dajcie się, ten sam na wieki, nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Słowo obcym tutaj to jest słowo, które się określa jako gość, tułacz, nieobeznany z czymś. Słowo zaś, które jest tutaj opisane jako zabiegać, to znaczy chodzić wokoło, w pewnym sensie krążyć. I teraz, co mówią do nas te słowa? Te słowa pokazują nam, abyśmy odrzucali te formy nauki, żebyśmy odrzucali tych nauczycieli, którzy przede wszystkim odchodzą od tego, że Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś ten sam na wieki, czyli oni nie głoszą nam tej pełnej Ewangelii. Tutaj jest napisane, że nie możemy dać się im zwodzić tym przeróżnym innym naukom niż nauka wiary. Jakimś obcym naukom, czyli naukom, które pojawiają się jako goście w naszym życiu, pojawiają się jakieś takie różne, wiecie, w naszym życiu, w życiu chrześcijan pojawia się mnóstwo różnorakich informacji, różnorakich wzorców do naśladowań, tylko że gro z nich odstaje od chrystusowości. One są rozmyte, rozbite, one są, jedne są teologiczne, inne enigmatyczne, inne teoretyczne, są bardzo kolorowe często, tak jak przychodzą do naszego życia i jakby wzbudzają w nas różnego rodzaju takie emocje i jakby to coś ma nam zakłócić te proste przyjmowanie rzeczy związanych z wiarą chrystusową. To są takie pokarmy, takie miłe pokarmy. Wiecie, to jest tak, że jak człowiek jest głodny, patrzy z tej budka z lodami, kolorowe lody, fajnie, pójdę sobie zjem, wiem, loda sobie zjem. No zjadłeś loda, proszę ciebie, ale to wiesz, co zrobiłeś. Załadowałeś się w ogóle cukrami prostymi i w ogóle wiesz, to tak naprawdę masz w tej chwili podwyższony cukier, masz podwyższony cholesterol, ale tak naprawdę to nie wpłynęło pozytywnie na twój rozwój. Czyli rozumiesz, to jest ta jakaś obca forma nauki. Więc tutaj Słowo Boże pokazuje nam, jak mamy trwać przy naszych mentorach i jak mamy rozróżniać tych, którzy naszymi mentorami nie są. Rozumiecie? Nie każdy, kto głosi Słowo Boże, tak? I nawet wielokrotnie na różnych odcinkach w sposób taki pozytywny, to nie każdy on może być twoim mentorem, czyli człowiekiem, którego będziesz brał przykład i od którego będziesz przyjmował rzeczy, bo ty musisz zrozumieć, że to tak nie działa, tak? Ty dobierasz sobie w odpowiedni sposób tych mentorów, tak? Nie możesz byle kogo słuchać. I tutaj dalej, Hebrajczyków 13 rozdział, 10:13, mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi, albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem, dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźcie więc do Niego, poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Czyli my widzimy, że wszystko to,
co jest wielokrotnie wokół nas takiego atrakcyjnego, ale co nie przynosi nam realnej Chrystusowości, no to to jest coś, z czego my musimy wyjść. Musimy wyjść i nawet jeśli mamy cierpieć, nawet jeśli mamy się ograniczyć w pewien sposób, to to jest bardzo dobre. Ja się ograniczyłem. Ja naprawdę niewielu ludzi słucham. Niewielu ludzi słucham. Ja szukam Boga w tych sprawach i mówię: Panie, posyłaj mnie do ludzi, którzy po prostu będą mówić w sposób, będą uwalniać mentoring duchowy do mojego życia. Posyłaj mnie do nauczycieli wiary. Do takich ludzi mnie posyłaj. Jeszcze pierwszy list Jana 4:1-3. Pierwszy list Jana 4:1-3. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga. Gdyż wielu fałszywych proroków przyszło na ten świat. Potem poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł na świat z Boga jest, wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. A więc tutaj to słowo wyznaje, to jest greckie słowo homologeo, które oznacza zgadzać się, uznać, zawrzeć umowę. Więc kto, zobaczcie, po tym poznajecie Ducha Bożego. Wszelki duch, który homologeo, czyli który zgadza się, uznaje i zawarł umowę z Jezusem Chrystusem, tak? Który przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, czyli nie zgadza się, nie uznaje, nie zawarł umowy z Jezusem Chrystusem, który przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Co to znaczy, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele? Tutaj nie chodzi o teologiczną zgodność z tym, że Jezus się narodził w ciele fizycznym. Tutaj chodzi o to, że chodzi o absolutną zgodność z tym, że Jezus Chrystus, który przyszedł w ciele, dzisiaj działa tak samo jak kiedyś. W taki sam sposób funkcjonując w ciele tutaj. A więc jeżeli ja jestem w ciele i ja narodziłem się z Bożego Ducha, to teraz moje życie jest życiem Chrystusa. Czyli ja mogę robić to, co Chrystus, żyć jak Chrystus, funkcjonować jak Chrystus, odbierać nagrody Chrystusa, w ogóle jak Chrystus. Jestem jak Chrystus z wyjątkiem bóstwa. Tak? I teraz każdy duch, który się z tym nie zgadza w sposób praktyczny, to nie jest Duch Święty. I nauczyciele, którzy w jakikolwiek sposób podważają prostą chrystusowość, praktyczną chrystusowość, prawda? To są duchy antychrysta. I my nie wierzymy w jakiekolwiek przekazy, które tacy ludzie do nas przynoszą. I człowiek może być narodzony z Bożego Ducha, a jednocześnie może funkcjonować w duchu antychrysta i nauczać w duchu antychrysta. Dlatego ja chcę, żebyście nauczyli się tego, w jaki sposób odróżniać ludzi, którzy mogą być dla was mentorami, od ludzi, którzy mogą być dla was zawali drogą w twoim życiu chrześcijańskim. Ja bym chciał, żebyście to rozważali. Oczywiście to wszystko tylko możesz w Duchu Świętym ogarnąć i możesz to pojąć, dlatego ja nie będę jakoś specjalnie się tutaj produkował więcej. Chciałbym ci przedstawić taką bardzo krótką listę nauczycieli wiary, którzy są pewnego rodzaju fundamentalistami wiary. I chciałbym, żebyś zaczął budować na tym, co oni głoszą i czego oni nauczają. Chciałbym, żebyś czytał ich książki, słuchał ich kazań. Każdy z nich oczywiście gdzieś się skończył, w jakimś momencie ich objawienie nie jest całkowite. Natomiast każdy z nich sięgnął po taką dobrą przestrzeń wiary i tą dobrą przestrzeń wiary uwolnił wobec ludzi. Warto przyglądać się na świadectwo tych ludzi, na spuściznę tych ludzi. I przede wszystkim to jest Derek Prince, następnie to jest Kenneth Hagin, następnie to jest E.W. Kenyon, następnie to jest Jim Richards, następnie to jest Andrew Womack, następnie to jest John Austin, proszę nie mylić z jego synem Joelem Austinem, dlatego że w żadnym wypadku nie zachęcam, żeby słuchać Joela Austina, ani brać z niego przykład. I następnie to jest Lester Sumrall i również
pewne głoszenia, pewne nauczania Josepha Prince'a, natomiast tutaj jego głoszenia, jego nauczania trzeba brać przez pryzmat tych, których wymieniłem tutaj wcześniej. Jeżeli chodzi o usługujących Bożym Słowem, nauczycieli Bożego Słowa w naszym kraju, to nie mogę nikogo innego polecić, jak tylko siebie. Uważam, że jestem jednym z najlepszych nauczycieli w tym kraju, nauczycieli Bożego Słowa, i należy słuchać tego, co mówię. I inni, których słuchacie, to dobrze, żeby byli konfrontowani z tym, co mówię ja. Więc jeżeli słuchasz innych usługujących w tym kraju, to słuchaj tylko takich, którzy mówią to, co ja, poszerzając to o swoje indywidualne doświadczenie i objawienie, i ludzi, którzy biorą przykład z mojego życia. To jest to, co mogę powiedzieć o tutaj nauczycielach Bożego Słowa w naszym kraju. Pomódlmy się. Dobry Ojcze, dziękuję Ci za ludzi, którzy słuchali tego Słowa. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że oni będą mądrze wybierali nauczycieli wiary, Ojcze. Ojcze, ja modlę się, aby powstawali mentorzy, ludzie, którzy będą świadectwem nie tylko w swoich słowach, ale też w tym, jak postępują w związku z tym, co sami głoszą. Ojcze, ja w imieniu Jezusa Chrystusa w tej chwili związuję wszelkiego rodzaju fałszywe nauczania, demoniczne siły za tym stojące. Ja nie pozwalam im działać, nie pozwalam wpływać na tych ludzi, którzy słyszeli to poselstwo. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.